Cześć, nazywam się Robert Woźniak, Canon. W firmie jestem specjalistą produktów fotowideo. Jaka jest najważniejsza rzecz, jaką tutaj macie na stanowisku, wasze oczko w głowie? No jest ich kilka, ale gdyby tak rzeczywiście wybrać jedną, no to w tym roku debiutuje flagowy aparat Canona z serii R, czyli EOS R1. Jak każdy, który do tej pory był na topie, to była zawsze jedynka i doczekaliśmy się w tym roku właśnie jedynki, czyli R1 jest teraz na szczycie i to jest ten aparat, który trzymam w ręku. A co najbardziej interesuje ludzi, którzy tutaj przychodzą? Czy właśnie R1, czy może coś poza tym? Drugim bardzo ważnym produktem jest R5 Mark II i to jest właśnie aparat, który tutaj na festiwalu jest bardzo popularny, bo on jest właśnie bardziej kierowany dla tych uczestników, którzy przychodzą. No R1 to jest typowy aparat dla fotografii prasowej, sportowej, reporterskiej. Też jest nim duże zainteresowanie, ale jeżeli chodzi o popularność, bardziej popularny na naszym stoisku jest R5 Mark II. Więc obydwa te aparaty to są aparaty, które debiutowały w tym roku, w wakacje właściwie niedawno. R5 Mark II już jest w sprzedaży, R1 będzie w sprzedaży pod koniec roku, w listopadzie prawdopodobnie i cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest też kilka obiektywów fajnych, między innymi ten, który jest tu założony, czyli też świeża sprawa, nowy obiektyw RF 35 ze światłem 1.4, taki hybrydowy, który świetnie nadaje się do robienia zdjęć, ale też do filmowania. Pierwszy, który ma ręczny pierścień sterowania przysłoną. Jeżeli chodzi o stałoogniskowy, bo mamy też 24-105 obiektyw, też taki hybrydowy do filmowania, też z ręcznym sterowaniem przysłoną, a tamten ma jeszcze dodatkowo zoom w gripie, w takim uchwycie elektrycznie sterowany, więc cała masa nowości. Może patrząc na nasze stoisko, mamy kilka stref, bo mamy, patrząc z prawej strony, mamy strefę foto, następnie jest możliwość robienia zdjęć, strefę, gdzie możemy robić zdjęcia, potem jest strefa wydruku, a później strefa wideo. Oczywiście mamy też fajne nowe kamery cyfrowe, kamery PTZ, także jak ktoś przyjdzie na nasze stoisko, to musi sobie zarezerwować naprawdę dużo czasu, żeby sobie to wszystko dokładnie pooglądać. Canon dalej jest top 1 tak naprawdę, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny, ale konkurencja rośnie. Co zrobić, żeby utrzymać tę pozycję lidera? Jaki jest plan na przyszłość? Znaczy taka jakby ścieżka, którą idziemy, to jest właśnie to jest system EOS R. To jest najnowszy system naszych bezwzorkowców, które kapitalnie się sprawdzają, mają dużo zalet. Do tego Canon cały czas wprowadza nowe obiektywy RF, więc ta rodzina obiektywów, która pasuje natywnie do tych aparatów, jest sukcesywnie poszerzana. No i dobieramy takie obiektywy, które jakby są przeznaczone do różnych rodzajów działalności fotograficznej, dziedzin fotografii i one spełniają właśnie oczekiwania, więc wychodzimy naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o optykę, a aparaty również mamy na każdym poziomie, od aparatów, które są dla amatorów, którzy dopiero pierwsze kroki stawiają, takich jak R100, R50, później APS-C, mówię o aparatach APS-C, potem jest R10, R7, a potem wchodzimy z tanią pełną klatką, R8, R6 Mark II i wchodzimy już w bardziej profesjonalne aparaty, R6 Mark II, R5 Mark II, R3, no i R1, więc mamy jakby ofertę dla każdego, a co bardzo ważne, dzisiaj nawet trudno powiedzieć, że to jest aparat, to jest już urządzenie hybrydowe, czyli dla jednego to jest aparat, a dla drugiego jest to kamera wideo, bo chociażby przykład R1, R5, Mark II pokazuje, że to jest już bardzo zaawansowana kamera wideo, która ma takie ustawienia, możliwości dochodzące do naszych kamer filmowych, cinema. Cześć, nazywam się Kuba, jestem fotografem ślubnym. Mam na imię Kasia i tworzymy razem z Kubą markę Malachite Meadow. Zajmujecie się fotografią ślubną, prawda? To się zgadza. Co musicie wziąć ze sobą na ślub, czego nie może zabraknąć w waszej torbie albo plecaku? Z całą pewnością musi to być aparat bezlusterkowy. Czy to będzie R3, czy to będzie R6 Mark I, czy to będzie R6 Mark II Canon, bez znaczenia. Wszystkie świetne. I dla mnie musi być to obiektyw 35 mm. Ja uwielbiam za to obiektyw 28-70. Uważam, że to jest taki święty graal fotografów ślubnych i generalnie tym obiektywem można absolutnie sfotografować cały ślub. No i nieodłącznym elementem jest tu dla mnie R3, która daje mi też mnóstwo możliwości, jest świetny autofokus, bateria, która trzyma praktycznie pół dnia, więc to jest taki mój zestaw, który na każdy ślub muszę mieć. Przed Wami wykład w auli, mnóstwo osób, oczy skierowane w Waszą stronę. Czy jest stres? Stresujecie się tym?
My zawsze stresujemy się, czy nasz wykład trafi w pytania, których nikt nie zadaje, wiesz? Czyli ktoś przychodzi na wykład i ma jakieś oczekiwania, nie wiemy jakie, ludzi jest dużo i zawsze mamy nadzieję, że odpowiemy trochę na to, co tam im w duszy gra i że wyjdą z czymś wartościowym po naszym spotkaniu. My już z Canonem współpracujemy od wielu, wielu lat, robimy warsztaty, także mogę śmiało powiedzieć, że takich wykładów, spotkań mieliśmy ponad setka. Ale za każdym razem ja czuję stres, ponieważ to jest spotkanie z ludźmi, to jest spotkanie z oczekiwaniami. Za każdym razem dajemy z siebie 100% i po prostu próbujemy sprostać wymaganiom. To są motyle w brzuchu i ekscytacja, popiel, nie stres.